Witam Was w piątek, mamy drugi dzień marca, z tej strony Michał, Fibonacci Team School. Zobaczmy tutaj technicznie, jak wygląda złoto z perspektywy interwału H1. Tutaj przede wszystkim wyznaczymy sobie tą korektę, która tutaj w tym trendzie całym spadkowym nam się wyrysowała. To jest ta fala wzrostowa. Mierzymy sobie ją tutaj za pomocą prostokąta i tą rozpiętość odkładamy tutaj od ostatnich lokalnych dołków. Tutaj bardzo fajna strefa nam się wyrysowuje. Górna podstawa została tutaj już kilka minut temu przetestowana. Mamy pierwszą podaż. Zwróćcie uwagę, tutaj jeszcze dla potwierdzenia pomierzymy sobie ten cały impuls spadkowy. Mamy tutaj dodatkowe potwierdzenie w postaci współczynnika 50%. Ja ten poziom to jeszcze zaznaczę za pomocą zielonej strefy podażowej. To będą te okolice, przeciągamy ten poziom. Tutaj wcześniej mieliśmy wsparcie, wybicie. Wybite wsparcie staje się oporem. Mamy strefę ZZB, współczynnik 50% dla potwierdzenia i oczywiście górna podstawa overbalance z pomiaru tej rozpiętości korekty odłożonej tutaj od lokalnych dołków. Poziom cenowy około 1322-1323, powiedzmy taka 1-dolarowa strefa podażowa na złocie.